Świetny finał, świetnego. Hipisowska czy szpanerska? Jak myślicie? O! Ekstra! Słyszeliście, o co pytałam? To tylko głupi drążek Pogo. Nie jakiś tam drążek, tylko odlotowy. Najwspanialsza zabawka na świecie. Kupić go będzie można dopiero za tydzień. Szanowni klienci, specjalna promocja w tym tygodniu. Tysięczny klient naszego centrum wygra odlotowy drążek. Pośpiesz się, tysięcznym klientem możesz być ty. Szybko, Lola, kup tę obudowę, możesz być tysięczna. Dobra, dobra, nie poganiaj mnie. Numer 873. Dzisiaj pewnie nie dojdziemy do 1000. To się okaże. Tysięczny klient. Sorki, że marudzę, chłopaki, ale centrum zamykają za godzinę, a jutro idziemy do szkoły. No to musimy jakoś nabić licznik przed zamknięciem sklepu. Brakuje 127 osób. Ile kasy możemy przehulać? Przykro mi, wszystko wydałam na moją nową, piękną obudowę. $5.45. Obleci. Strategia pierwsza. Kup i zwróć. Bierz to, co tanie. Wyprzedaż pluszowych królików. Świetnie. Skoro skaczący patyk mnie nie interesuje... Odlotowy drążek. Nieważne. Nie miejcie mi za złe, ale wycofam się z tej misji. Dobra, ale pomożesz nam zatargać towar do kasy? Spoko. Zbieram pluszowe zwierzaki. Może je panie policzyć osobno? Ach. Dla kolekcjonerów paragony są ważne. Będziemy to ciągnąć aż do 1000 klienta. Twoje paragony. Chyba zacznę zbierać gumowe kaczuszki. Chciałbym zwrócić wszystkie te pluszaki. Żarty sobie stroisz? Klient zawsze ma rację, co straszne. Co? Co jest? Ha! W zasadzie pluszaki nie są takie złe i nigdy nie wychodzą z mody. Wezmę je. Skasuję je pani jeszcze raz? Oh. Proszę. O, ależ oczywiście. Została niecała godzina, a brakuje? 118 klientów i nie mamy pieniędzy. No, fajnie było. Lecę pochwalić się moją wypasioną obudową. Zaczekaj! Mam pomysł na strategię drugą, wyprzedaż stulecia. Jak to nie ma przygód kucyka grzywacza? Kucyki są obciachowe. Masz, lepiej weź to. Super album śliniaków. Jesteś pewny? Nie wiem, czy to mi się spodoba. Śliniaki śpiewają piękne ballady o gnijących zombie. Będziesz zachwycona. Proszę pana, niech pan przymierzy te. Można w nich oglądać zaćmienie słońca. Serio, ale następne będzie w 2017. Zgadza się. Myśli pan, że do tego czasu ludzie nie wykupią tych okularów? No może i racja, Laurenty. Takie, czy lepiej takie? I te, albo weź trzy pary. Ty, na to nie wpadłem. Się obkupię. Jakoś czarno to widzę, chłopaki. 992. Brakuje nam 77 klientów. Mamy 15 minut. Jesteśmy blisko, Lola, proszę. Obiecuję, że to będzie już ostatnia próba. Dobra, 15 minut mnie nie zbawi. Co wykombinowałeś? Nie sądzisz, że tu trochę gorąco? Ostrożnie, nadchodzi fala upałów. Słupek rtęci niebezpiecznie się podnosi. O, Redy, już się podnosi. Tylko nie to, znowu. Aby uniknąć odwodnienia, należy wlewać w siebie tyle wody, ile wlezie. Powtarzam, idą upały. Nie wysychajcie, pijcie, pijcie. Laurek, podkręć.
Ogrzewanie włączone. Odbiór. O, jest tak gorąco, że zaraz się rozpłynę. Tak, jest! Trzeba bić! Bijmy się! O, mi się chciało tak bić. Udało się! Laurek, szybko, złap coś i do kasy! Ale wszystko wydaliśmy na pluszowe króliki! Uwaga, klienci! Za chwilę zamykamy! Za późno! Rajusiu, nie wierzę, że to robię! Szybko, rzućcie mi dwie butelki wody! Chcecie ten swój patyk, czy nie? To odlotowy drążek! O, masz szczęście. Właśnie zamykałam kasę. Czym za to zapłacisz? Tym. Wymienię ją na dwie butelki wody i dwa paragony. Podobała ci się. Dlaczego chcesz to zrobić? Napracowaliście się dla tego patyka. Nie chcę, żeby to poszło na marne. To odlotowy... Chcesz zwrócić tę obudowę telefonu, a potem kupić te dwie butelki wody. Przyjemnością wręczam wam ten breloczek w kształcie odlotowego drążka. Jej, ale jazda! Ten breloczek to prawdziwy unikat. Jest wart 100 dolarów. Można za to kupić dwa odlotowe drążki. I obudowę telefonu. I odlotowy drążek dla mnie. Wersja polska Studio Genetics Film Factory. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Reżyseria Ewa Kania. Dźwięk Zdzisław Zieliński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Sokół i Róża Zielińska. Wystąpili Angelo, Hanna Kinderkiss, Lola, Monika Pikuła, Laurenty, Krzysztof Bednarek i inni.